Hej, hej, dzień dobry na moim kanale, witam was wszystkich. Ponownie słuchajcie. Dzisiaj taki odcinek znowu o diagnostyce. Ja o tej diagnostyce tyle robię, bo generalnie powiem wam, te tematy mechaniczne, no to są po prostu takie zero-jedynkowe. Albo coś działa, albo coś nie działa. Jak silnik jest padnięty, to zaraz widać, że silnik jest padnięty, on głośno chodzi i tak dalej, także zresztą sami już tego nie zrobicie, natomiast diagnostyką możecie coś tam sami spróbować podziałać. Jeżeli macie już jakiś tam sprzęt, czy testery diagnostyczne, no to możecie pokusić się o to, że po prostu w ramach, słuchajcie, jakiegoś własnej dłubaninki, to sobie po prostu możecie rozkminić, co tam z autkiem się dzieje. Także dzisiaj ja chcę wam pokazać rozkład bezpieczników w skrzynce UEC. To jest, słuchajcie, moduł w przedziale silnika, który występuje w Oplu Astrze H, w Zafirce i bodajże chyba też. Nie jestem tego pewny, bo nie sprawdzałem, ale myślę, że w Ekstrze też występuje, chyba w Korsie też. Jak się mylę, to mi poprawcie, albo mnie skorygujcie, co tam w tych korsach, czy słuchajcie, w wektorach u was jest. Ale myślę, że generalnie te moduły będą podobne, bo ta konstrukcja autek raczej była podobna z tych lat, tam nic wielkiego się nie zmieniało. Ale w tych wersjach następnych, no to muszę wam powiedzieć, że w Astrze J chyba widziałem też podobne takie moduły, także to tam, jeżeli chodzi o technologię, to wielkich różnic nie ma, różnice są na pewno w funkcjach, które tam się pojawiają w modułach. Także już się przełączam, słuchajcie, na aparat przedni i sobie gadamy dalej. O, jesteśmy na aparacie przednim, o, zobaczcie. Tak, ostatnio zostawiłem trochę bałaganu po małej robocie. O, widzicie, takie troszeczkę tutaj było szybkie sprzątanie i zrzucanie wszystkiego. O, naprawiałem hamulce w swoim dostawczaku. Tam mi troszeczkę stanęły hamulce, no i musiałem szybciutko ogarnąć sprawę, żeby po prostu mieć czym pracować. Także tak trochę się pozostawało, widzicie. Narzędzie, co zaraz wszystko sobie poukładam, żeby to było wszystko na swoim miejscu. O, tu trochę rzucone, widzicie, tu tam trochę rzucone, tutaj takie rękawice z siłowni rzucone, no, moduły klarzy, pistolet udarowy, tak jak widzicie. Także było szybko, bez sprzątania i tak dalej. O, widzicie, tutaj kluczyska, młotkownia. Tak, spieszyło mi się bardzo i to tak pozostawiłem wczoraj. Tak to wygląda. Także już za chwilę sobie gadamy o tym module UEC. Także słuchajcie, kochani, tutaj mamy kilka takich par bezpieczników. Te większe bezpieczniki to one są odpowiedzialne za te główne układy w naszej puszce bezpiecznikowej. I tak, te pierwsze dwa bezpieczniki to są odpowiedzialne za, słuchajcie, za nasze układy ABS. Tutaj jest taka wolna przestrzeń i ta przestrzeń, słuchajcie, wolna na bezpiecznik jest odpowiedzialna za zabezpieczenie dmuchawy, jeżeli macie wersję klimatronik. Jeżeli macie wersję klimatyzacji manualnej, to macie bezpiecznik tutaj w tym miejscu, o, tak jak tutaj pokazuję, to jest na zasilanie dmuchawy w manualu. Ten właśnie bezpiecznik. Teraz słuchajcie, ten bezpiecznik, o, bliżej może pokażę. Te dwa bezpieczniki to są, słuchajcie, bezpieczniki do zasilania wentylatora chłodnicy. W zależności jaką macie wersję, tutaj rozpiska nie podaje mi dokładnie, który jest od której, no ale przypuszczam, że jest taki system dla może chłodnicy dwubiegowej, no nie wiem.
Jeżeli ktoś wie, to w komentarzach proszę mnie tam skorygować, no bo ja też nie zawsze wszystko wiem i tak jak wy, to tego Opla poznaję i ciągle go poznaję, także słuchajcie, następny bezpiecznik. Słuchajcie, ten bezpiecznik jest odpowiedzialny za spryskiwacze przedniej szyby. Jeżeli wam padnie, no to nie będziecie mieli ich mieli. Ten bezpieczniczek to jest, słuchajcie, odpowiedzialny według rozpiski za sygnał klaksonu. Czyli jeżeli nie macie trąbki w waszym aucie, no to przede wszystkim trzeba by zajrzeć, czy ten bezpiecznik jest ok. Następne pole, o tutaj to, które mamy, nie wiem dlaczego tu jest puste, ja takie kupiłem ten moduł, to nam odpowiada za, słuchajcie, za ogrzewanie tylnej szyby, ja u siebie w module chyba je mam, w swojej Astronie, i za podgrzewanie lusterek zewnętrznych. Tu powinien być bezpiecznik, słuchajcie, 30-amperowy, taki duży jak te tutaj. Tutaj tego nie ma, nie wiem dlaczego tak jest. Musiałbym to zweryfikować, teraz zobaczymy. Zobaczcie, ja też to pole mam puste, czyli to niby podgrzewanie szyby tylnej, czyli słuchajcie, domyślam się, że sterowanie ogrzewania naszej tylnej szyby pewnie będzie realizowane przez moduł REC, czyli tylny moduł w przedziale silnika, tak się domyślam, dlatego ani w tym module, ani w poprzednim tutaj tego zabezpieczenia, słuchajcie, nie widzę. No tak myślę, że to tak jest. Ten bezpiecznik, słuchajcie, to jest numer 10, no widzicie, tutaj są wszędzie cyferki, tak można sobie spokojnie weryfikować, jest to bardzo fajnie zrobione. To jest zasilanie, słuchajcie, naszego systemu złącza OBD2, czyli tego gniazda diagnostycznego, które mamy tam w tym tunelu środkowym. Jeżeli ten bezpiecznik wam padnie, no to nie będziecie mieli tam napięcia, nic tam po prostu nie zobaczycie na tym złączu. I teraz tak, tutaj powinniśmy mieć bezpiecznik, słuchajcie, numer, to jest chyba 11, nie wiem czy dobrze widzę, tak, to jest 11, tu powinniśmy bezpiecznik na wskaźniki i przyrządy, nie wiem dlaczego tutaj nie ma, następny bezpiecznik, słuchajcie, 12, sobie cały czas podglądam, słuchajcie, do rozpiski. Interfejs telefonu komórkowego, no raczej tego chyba nikt nie używa już, bo po co, teraz to się raczej realizuje przez Bluetooth, to tego nie mamy po prostu. Następny bezpieczniczek, słuchajcie, to mamy numer, nie bardzo tu widzę, 10, 11, 12, 13, numer 14, czyli mamy 15 amper. Aha, mamy wycieraczkę, szyba przednia i następne, słuchajcie, numer, no mam tak, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13. Aha, 13 mamy światła przeciwmgielne, następne mamy, słuchajcie, ten i ten, tu mamy wycieraczki, szyba przednia i ten ostatni, słuchajcie, to mamy, słuchajcie, podgrzewanie filtra paliwa, bezpiecznik 5-amperowy i mam tutaj opisane, że czasem też klimatyzacja, ten bezpiecznik, także, bo trochę mi się to przesunęło, także to mogą być dwie funkcje, albo podgrzewanie filterka paliwa, albo słuchajcie, klimatyzacja, ale to nie wiem, czy to, domyślam się, że chodzi o zabezpieczenie modułu klimatronik, bo po cóż by ten bezpiecznik dodatkowy był.
Jeżeli jest inaczej, to też w komentarzach mnie poprawcie. Dalej, słuchajcie, jak idziemy sobie od tej strony, to ten bezpiecznik, słuchajcie, nam jest odpowiedzialny za rozrusznik. Natomiast tutaj ta wolna przestrzeń, to jest, słuchajcie, bezpiecznik, która zabezpiecza, słuchajcie, w przypadku automatycznej skrzyni biegów. I tutaj powinniście mieć, słuchajcie, to jest numer 19. Tutaj powinien sobie siedzieć 30-amperowy bezpiecznik. Zobaczcie, tutaj na rozrusznik mamy, zobaczcie, 50 amper, czyli taki, no, taka krówka, zobaczcie. Taki gruby, gruby drut. Także tu mamy rozrusznik, tu mamy zabezpieczenie, słuchajcie, skrzyni ze sterownikiem EasyTronic. Słuchajcie, następny bezpiecznik numer 20. Są dwa warianty tej skrzynki, słuchajcie. W jednym wariancie to funkcjonuje jako, słuchajcie, zabezpieczenie klimatyzacji, natomiast w drugim wariancie to zabezpieczenie funkcjonuje jako, słuchajcie, sygnał dźwiękowy klakson. Ja w rozpisce mam 15 amperów, 20 amperów, a to mam 10. No, ciekawa sprawa. Dlaczego tak to jest? Ten bezpiecznik to jest, słuchajcie, zabezpieczenie naszego sterownika silnika ECU. Także jak to wam chlapnie, no to po to to uszkodzi się, po prostu nie odpalicie, słuchajcie, nie odpalicie silnika. Także tutaj mamy sterowanie ECU, czyli zasilanie ECU na tym bezpieczniku. Także słuchajcie, idąc dalej, ten bezpiecznik 7,5-amperowy, on ma numer 22. Słuchajcie, mam w rozpisce jako zabezpieczenie, słuchajcie, silnika 22. Czyli ten i ten to są w jakiś sposób odpowiedzialne za zabezpieczenie sterownika silnika, przepraszam. Ten następny to jest, słuchajcie, jeżeli macie Big Xenony, to on odpowiada za doświetlanie zakrętów. Następny, słuchajcie, to jest bezpiecznik, który nam zabezpiecza pompę paliwa, zasilanie. Następny bezpieczniczek to jest, słuchajcie, jako 25, tak, 22, 23, 25, 15 amper. Na razie zgadza mi się to z rozpiską. 25. Układ elektroniczny skrzyni biegów, czyli EasyTronic, ale w niektórych puszkach to też może być, słuchajcie, no, puste miejsce, także no różnie tutaj producenci machlują tymi, widzicie, modułami. Numer następny, czyli to będzie 26, 10-amperówka. Też tutaj jakieś zabezpieczenie ECU widzę. I ten ostatni to jest, słuchajcie, 5-amperówka i to mam jako wspomaganie kierownicy. Numer 27, zobaczymy, czy w drugiej wersji też tak będzie. W drugiej wersji, czyli w późniejszych wersjach, to może istnieć jako, słuchajcie, mam tutaj jako opisane ogrzewanie, klimatyzacja i czujnik jakości powietrza. To zabezpieczenie, czyli to też trzeba, słuchajcie, dokładnie sobie sprawdzić, jaką wersję macie, bo no nie do końca są takie, widzicie, jednoznaczne opisy, jak to wygląda. Ten bezpiecznik mam tutaj oznaczony, słuchajcie, jako
numer 28 jako układ elektronicznej skrzyni biegów, czyli zabezpieczenie EasyTronic w pierwszym wariancie. Natomiast w drugim wariancie mam to opisane jako, słuchajcie, jako że w ogóle tego nie ma, także widzicie, no trzeba dokładnie sobie sprawdzić, jaki wariant macie tego UEC. Następny ten bezpieczniczek 7,5 amperowy to w wariancie pierwszym, słuchajcie, mam jako zabezpieczenie, że ten i ten to jest zabezpieczenie elektronicznej skrzyni biegów. Natomiast w wariancie drugim ten bezpiecznik numer 29 niby odpowiada za wspomaganie kierownicy. No i powiem wam, nic tu mi się kurczę blade aha, już jestem w domu. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie wariant z elektronicznej skrzyni biegu, bo widzę, że 7,5-5 to mi się wszystko zgadza. Czyli ten bezpiecznik to mamy tutaj odpowiedzialny za elektroniczną skrzynię biegu. Jeżeli macie manual, no to słuchajcie, tutaj możecie mieć bezpiecznik 5-amperowy. I to wtedy to pole jest odpowiedzialne za wspomaganie kierownicy, czyli albo macie, słuchajcie, tutaj bezpieczniki odpowiadające za zabezpieczenie elektronicznej skrzyni biegów, lub słuchajcie, ten bezpiecznik macie odpowiedzialny za wspomaganie układu kierowniczego. Ta dziesiąteczka, słuchajcie, zabezpiecza nam jeden z obwodów sterownika silnika, z tego co widzę, ale nie jest sprecyzowane, słuchajcie, w rozpisce i to w wersji pierwszej i wersji drugiej nie jest sprecyzowane, słuchajcie, jakie to obwody są zabezpieczone. No, jak zwykle coś się doszukać, to jest problem. Czyli to mamy, słuchajcie, 28, 29, numer 30, 31 mamy, słuchajcie, widzę tutaj puste, aha, czyli tą tutaj mamy to za wersję z biksenonami odpowiedzialne, czyli poziomowanie biksenonów, to mamy bezpiecznik i to należałoby sobie sprawdzić. Tutaj mamy, słuchajcie, wersję Bixenon tutaj w tym miejscu. Słuchajcie, ten bezpiecznik to mamy, znowu to dotyczy naszych w przypadku Bixenonów, słuchajcie, poziomowania reflektorów, doświetlania zakrętów, no i jeszcze jest ten przełącznik odpowiedzialny za przełącznik, słuchajcie, świateł w naszym autku. Tutaj ten poprzedni nie mam je zadeklarowany jako, słuchajcie, jako układ hamulcowy, klimatyzacja i przełącznik sprzęgła. No to tak nie bardzo kumam, o co tu chodzi, bo to tak enigmatycznie oznaczone, no ale dobrze, ok. Klimatyzacja, układ hamulcowy i przełącznik sprzęgła. Ten bezpiecznik za to nam odpowiada. Także zostały nam praktycznie te trzy ostatnie i już o nich wam opowiadam. Słuchajcie, ten 34 to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny bezpiecznik, bo on, słuchajcie, podaje nam zasilanie na moduł sterujący CIM. Także to, słuchajcie, jest bardzo ważne zabezpieczenie, bo generalnie CIM, już nie raz mówiłem, to jest taki centralny mózg naszego samochodu, jeżeli chodzi o sieć CAN.
I z tego modułu tam wszystkie informacje rozchodzą się do poszczególnych innych modułów sterujących. Następnie mamy jakiś tam system audio nawigacyjny, czyli tutaj mamy to zabezpieczenie, czyli to może być radio. I mamy jeszcze jedno zabezpieczenie na też jako radio cyfrowe. System Twin Audio, wyświetlacz i komórka, czyli no tutaj różnie mogą być skonfigurowane te dwa zabezpieczenia, także tak to wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o naszą skrzynkę bezpieczników. Mam nadzieję, że to tak powiedziałem wam w miarę sensownie i z tego sobie coś tam wyniesiecie. Także słuchajcie, moi oglądający, tak wygląda mniej więcej nasz układ zabezpieczeń w module UEC. Ja mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Jeżeli się pomyliłem gdzieś na którym punkcie, to mnie tam poprawcie. Generalnie firma Opel, no to muszę wam powiedzieć, że ona tak dosyć często, niejednoznacznie podaje lokalizację zabezpieczeń i żeby to sobie rozpracować, no trzeba poświęcić trochę czasu, co gdzie jest i po co. I ja mam rozpiskę, słuchajcie, w dwóch wariantach. Powiem wam, że nie do końca zdążyłem sprawdzić, sprecyzować, dlaczego są te dwa warianty tego modułu UEC, no ale tak jest w praktyce, że są małe różnice w tych rozmieszczeniu bezpieczników, jeżeli chodzi o te dwa warianty, no ale myślę, że na tyle tam to powiedziałem, że będziecie, to po prostu wam pomoże. W internecie są te rozpiski, także ja to zrobiłem tak dokładnie z rozbiciem na wszystkie, słuchajcie, na wszystkie pola bezpiecznikowe starałem się to wam przekazać, żeby ta wiedza była w jakiś tam sensowny sposób przekazana. No ten materiał nie jest jakiś super, hiper, kurczę, wystrzałowy. To jest takie kompendium wiedzy. Także jak wam się podobało, to słuchajcie, zostawcie łapkę do góry. Jak wam się podobało, to też zostawcie łapkę do góry. Zróbcie subskrypcję mojego kanału. Polecajcie te moje materiały, udostępniajcie. No i piszcie komentarze, cokolwiek napiszcie. Że hej, że podobało się, albo nara, albo cokolwiek, no to wtedy ten film on się wyżej pozycjonuje w Google'ach, przepraszam, w YouTube i ten mój kanał po prostu będzie się rozrastał szybciej, bo YouTube będzie mnie po prostu premiował. Także trzymajcie się i na razie, do zobaczyska, hej.